Kręcą nas linia Mysia i wszyscy wiedzą, że tutaj w Polsce A jest linia Mysia. Z tym, że po prostu te zakonnice, czy te służące u zakonnic, jeżeli gotują zupę i chcą ludzi przyciągnąć, to tutaj na przykład na tamce ta Ania, taka zakonnica, durnowata. Durnowata jest, bo ona zatrudnia taką babę, która gotuje zupę z cebulą. To jest taki typowo zwyczaj katolicki. Mareczek też dzisiaj ugotował zupę, taki rosół, a pyszny rosół. No i co z tego, jak tam rozflaczona cebula pływa, proszę Państwa, a gdy ona będzie chciała przejść przez mój przełyk gardło, to ja wymiotów dostanę, to po co mi takie coś? No, także trzeba troszeczkę myśleć, nie każdy organizm trawi coś takiego, mogły to być jeszcze jakieś przeżycia z okresu dziecięcego. No na przykład nasz kurczaczek tutaj przychodzi, nie lubi, proszę Państwa, pewnych rzeczy, nie lubi grochówki, nie lubi tego, nie lubi tamtego, no i co ja mam zrobić? On tylko chce nogę i makaron i on to najbardziej trawi, on to najbardziej lubi, no i jemu to wtedy gotuje. No, żebym ja się uparła i dawała mu grochówkę na chama, na siłę, no to bym go po prostu unieszczęśliwiła.